Dzień dobry, witam, tu Antaos i zapraszam na Let's Level Flying Falling Stars. Nie Flying, Falling. No właśnie, ostatnim razem dobiliśmy 37 poziom i widzę, że nasz komi właśnie umiera z głodu. Okej. Okay. Podjęliśmy się Oliego misji, którą właśnie wykonujemy. Poszczególne osoby miały nam przedstawić różne fakty o alchemii. No i ostatnią z tych postaci jest właśnie Matt, wujek Luny, który wygląda jak Namekianin. Tak więc oddając questa, zaraz spróbuję z nim walczyć. Z kolejnym bossem, którego wychowałby nas z gniót. Więc zobaczmy. Cześć, Matt. Tak wygląda na silniejszą. Duel? Nie. Muszę więcej trenować, więc po co przyszłaś? Więc Matt, wiesz coś o alchemii? Czyż nie? Oczywiście. Możesz mnie nauczyć czegoś o tym? W alchemii nie jest używana żadna magia. Aczkolwiek jest prawdopodobnie prostsza od magii. Byłoby prostsze, gdyby magia została użyta. Tak więc nauczyłam się wystarczająco, by wziąć udział w teście naukowców. Dzięki ci za pomoc. Tak więc mamy quest do oddania. Więcej questów nie było, więc tak, pora na duel. Let's fight. Mamy 4 napoiki leczenia i napoik zwiększenia siły. Jaki napoik zwiększenia zręczności? Tak więc myślę, że damy rady. Cóż ty jesteś za stwór? Poziom 30. To znaczy, że jest to od ciebie silniejszy. Teoretycznie. W porządku. Spróbujmy. O, zablokował. Teraz czym ty będziesz atakował? Zacznijmy od niskiego blokowania. Tak jest, unikaj. O. Jego ciosy nawet bolą. ...53 obrażeń i ledwo go to zadrapało. Kolejne 53, punktujemy, powoli do przodu. O kurczę, ultimate. No. Kontrujemy. Kontrujemy ultimate'em. Niski atak. Jeszcze krytyczny mi wbił. Mimo wszystko na razie czuję się jeszcze bezpieczny dosyć. Wysoki blok. Tak jest.
zaatakujmy niskim. Przez to będę wystarczająco szybki, by zaatakować jeszcze raz przed nim. Albo i nie. Dokładnie. Będziemy musieli się troszkę uleczyć. Luna, przyspiesz trochę. Ultimate gdzieś teraz był. 45. To całkiem bolało. Prawdziwa z niego bestia. Raz gdzieś ultimatem? Jeszcze nie. Muszę się nieco strzec przed jego ultimatem. Ładny krytyczny wszedł. I? Dalej nie atakujesz ultimatywnym. Silny cios. 53 obrażeń. Chciałam ogólnie użyć napoiku siły, jednak nie będzie on potrzebny nawet. Jak teraz zablokuję jego... Nie używa ultimate'a już. W takim razie ja się skuszę do ataku. I zakończmy to. 177. 540 życia ma. 15% szans na krytyczny. W porządku. Wygrana jest nasza. Tak więc, Matt, poległeś już drugi raz. Więc miał on 30 poziom, wydawało mi się, że miał wyższy. Ale było i tak wystarczająco ciężko go pokonać. Niewiarygodne. Pokonałaś mnie ponownie. Tak. Mówiłem ci, że zawsze jest jakaś pokojowa alternatywa. I miał rację. Ale... Moje osiągnięcia... Te napoje... Matti, nadszedł czas, żebyś dotrzymał swojej obietnicy. Mojej obietnicy? Ja coś obiecywałam? Powiedziałeś, że opowiesz mi wszystko, pamiętasz? O, tak, tak. Tak szybko dorastasz, Luna. Tylko wczoraj... Byłaś taką małą dziewczynką. Teraz... jesteś młodym naukowcem. Taka inteligentna i sprytna. Wujku, Matt? Okej, obietnica to obietnica. Gdy byłem w parze Nila w pobliżu rzeki, to był taki naukowiec, nie pamiętam jego imienia. Powiedział mi o starożytnej, tajemniczej potędze, która jest ukryta pod górą Dazlion. I uwierzyłeś w każde jego słowo? Oczywiście, że nie. Zebrałem dużo, dużo więcej informacji i przeczytałem wiele księg. Legenda była jak beacon?
Legenda była jak bekon, motywowała mnie szukanie tej starożytnej potęgi. Co sprawiło, że uwierzyłeś, że jest to coś więcej niż tylko legenda? W momencie, gdy zaczynałem wykopalisko, odkryłem różnorodne napoje. Napoje? Niech będą napoje. Każdy napój miał silny efekt na moich zwierzakach. Im głębiej kopałem, tym silniejsze napoje znajdowałem. Ale do czego są ci potrzebne te napoje? Dlaczego jest tobie warto wykonywać te wszystkie straszne eksperymenty? Ponieważ ja chcę tą ultimatywną potęgę. I teraz wydaje mi się, że w końcu ją znalazłem. Co? Tak, moja ciężka praca wreszcie się zwróci? Znalazłem ekstremalnie potężne napoje. Ty już użyłeś tych napoi? Jeszcze nie. Nadal muszę stwierdzić, jakie jest właściwe dozowanie. Muszę wykonać parę więcej eksperymentów. Ale tym razem możesz być tego pewna. Nie użyję żadnych zwierzaków do moich eksperymentów. Te eksperymenty będą wykonane na mnie. Co? Muszę go powstrzymać. Ale jak? Co by starożytna dusza zrobiła na moim miejscu? Wiem! Nauczę się więcej o tej legendzie, by udowodnić Matowi, jak niebezpieczne są eksperymenty. Muszę się dostać do tego Barunila i znaleźć tego naukowca, który powiedział Matowi o tej legendzie. I? Nie teraz. Nie widzisz, że jesteś zajęty? Okej, jestem niewłaściwie ubrany, by mi pomógł. Tak, wracamy na test naukowca. Dalej mamy 37 poziom. I co ja widzę na mapie? Pojawiła się nowa lokacja. To by znaczyło, że możemy teraz tędy przejść, dokładnie. A tutaj na dół. Cóż my tutaj mamy? Rzeka jakoś się dziwnie renderuje. Tak czy owak, to mamy kolejną minigrę. Ach, to ten kamień. Był to ten tutaj. No właśnie. Tutaj te dwa się topią.
I muszę skoczyć na tamtego. No właśnie. I jesteśmy... To jest bar Nila, tak? Wow, ile tu stolików i gości i w ogóle masa ludzi. Więc cześć Nil. No właśnie. Witam. Z tymi pierścieniami pod oczami wygląda jak jakiś zombiak. Jak tam interes? A, odrobinę powoli ostatnio. Ta, widzę. Nawet stolików nie masz. Bardzo mało odwiedzających przychodzi do mojego baru. Jest dosyć ciężko przejść przez rzekę, wiesz? Tak, wiem. Myślałem o zbudowaniu mostu lub coś w tym rodzaju. Most byłby dobrym pomysłem. Ale może jest jakiś inny, tańszy, jakaś inna, tańsza alternatywa? Cóż, jeśli chcesz większy, bardziej rozkręcić biznes, powinieneś coś zrobić. Wiem, wiem. Nil? Pamiętasz, gdy mój wujek Matt był tutaj? Oczywiście, jest dosyć rzadkim gościem tu. Mówił z jakimś naukowcem? O tak, zdecydowanie pamiętam to. Śmiali się i debatowali przez całą noc. W oczach Mata aż zaiskrzyło. Tak jakby był zahipnotyzowany przez opowieść Hoki. Hoka? Tym naukowcem był Hoka? Tak. Nie wiedziałaś? Hoka to jest dobry kolega Oliego. Pracują razem w laboratorium, no robiliśmy dla niego questy. Rozumiem. Więc wielkie dzięki. Byłeś bardzo pomocny. Więc to jest Hoka. Bez problemu. A może masz jakiegoś questa dla mnie? Chciałbyś cokolwiek kupić? A co masz? Więc oczywiście, do czego jest bar? Sprzedaje różnorodne przedmioty. Po niskich cenach. Brzmi dobrze. O najlepszej wartości w całym mieście. Rozejrzyj się proszę. O, troszkę tego tu mam. Tych pernamentnych na razie nie będę kupował, mimo że... Pernamentnie by wzmocniły statystyki, są dosyć drogie. A nie wiem, czy do jakiegoś questu jeszcze nie będę potrzebował. Tak więc... Teraz przejdziemy tędy. Całkiem pod koniec. No. Ten jasny tu i następny ciemny. Ty spadałeś na dół.
pizzę spadałeś. Ten? Wydawało mi się, że to następny. Tak więc jeszcze raz. Wydwaję. I tam jest ciemny. W porządku. Tutaj był jakiś ciemny. To się zapadał. Ty to byłeś. Nie widać, by tu byli jacyś przeciwnicy. Ciekawy widok. Ta rzeka wygląda choćby wyschnięta w ogóle. Tak więc przejdziemy się wykonać quest. I porozmawiamy zaraz z Hoką. Jesteś gotowa, aby podjąć się testu? Gotowa. Zrobię to w mojej mocy. Ok, pierwsze pytanie. Jaki kolor ma większość napoików alchemicznych? Przezroczyste, to nam Hoka powiedział. Jaka jest najważniejszą częścią? Co jest najważniejszą częścią alchemii? Używanie właściwych tych dozes. No, odpowiedniej ilości składników. To nam powiedziała Ayla. I ostatnie pytanie. Czy magia jest ważna w alchemii? Nie jest używana w alchemii. Jestem pod wrażeniem, Luna. Dobrze się spisałaś. Skoro wykonałaś test, pozwolę ci pomagać w laboratorium. Jak tylko będzie okazja, dam tobie znać. Dzięki, Oli. Nie ma problemu. Mam ograniczony czas. Czego chcesz? Tak więc możemy teraz u ciebie pracować. Potrzebujesz jakiejś pomocy z wynalazkami? Już mam Hokę jako asystenta, ale wydaje mi się, jest jedna rzecz, którą mogłabyś mi pomóc. Potrzebuję kogoś, kto przetestuje nowe urządzenie, które wynalazłem. Ktoś z małą wiedzą naukową byłby idealny, Luna. Spróbuję. Musisz je przetestować 5 razy. Po każdej sesji możesz zrobić sobie przerwę. Okej, rozumiem. I mamy tutaj jeszcze jakąś inną minikrę, tak więc będziemy obracać figury prawym analogiem. I obracać lewym. OK. Wykreuj nową formę na formę podświetlonego elementu. Wskaźniki kierunkowe zmieniają kierunek. OK. By zniszczyć jeden ze sześcianów, po prostu go podświetl i wciśnij kwadrat. Celem jest stworzenie takiego sześcianu, jaki jest podany
Jako przykład. W porządku. Niebieski kwadrat i jakiś biały kwadrat, który ruszam różnymi analogami. Start. Aha. Nie. Chwila, moment. Sposób? Nie. Z której strony się to dokleja? Z dołu? Nie. Chyba zrozumiałem. Ok, zadanie niby proste, ale no właśnie te ale sterowanie jest troszkę uciążliwe przy tej mini grze. A teraz pogadamy z tobą, Hoka. Cześć. Nie powiedział, że ty byłeś tą osobą, która powiedziała Mattowi o legendzie, o potędze pod górą Dazlion. Rzeczywiście, to byłem ja. Dlaczego opowiedziałeś o tym jemu? On robi różne okropne eksperymenty przez to. W tym momencie nie wiedziałem, że to taki... Taka wielka rzecz. To wszystko przez ten wewnętrzny list. List? Jaki list? Cóż, Erna dała mi jakiś anonimowy list. Wszystko o legendzie. Oczywiście ona kompletnie zapomniała, kto jej to dał. To był cud, że list w ogóle dotarł do moich rąk. Wiesz, jak szybko Erla zapomina rzeczy. Tak, to prawda. List został tak napisany, jakby miał mnie zmotywować, by zacząć właśnie wydobywanie spod góry. Ale nie byłem tym zbytnio zainteresowany. Teraz jak widzę, że to był okropny błąd powiedzenia o tym Mattowi. Mógłbyś mi dać ten list? Do czego jest ci potrzebny? Może pokażę go Erli i sobie przypomnij, kto jej go dał.
Chciałbym zobaczyć, gdzie się to stanie. Jasne, możesz go mieć. Ja go nie potrzebuję. Już w ogóle. Dzięki. Tak więc przebiegnijmy my. Tak, przebiegnijmy my. Przebiegniemy się do Erli i ją zapytamy o list. A w międzyczasie... Ty jesteś nowy, co? My się jeszcze chyba nie znamy. Ale ładnie zbierasz obrażenia, więc jest okej. Okay. 100 życia masz. Też lubisz miotać silnym atakiem, co? ...53 obrażeń, doskonale. ...41 obrażeń. Nieźle się go punktuje. Kolejny niski atak, ale uniknęliśmy, na szczęście. I 41 obrażeń. Wysoki atak. Znowu niski. Czyli raz wysoki, trzy razy niski. I w następnej rundzie bym się spodziewał od niego ultimate. Dlatego zaatakuję ta z niskim, by się mi bardziej naładował. 23 obrażenia. I bronimy się przed... Nie atakuję ultimate'em. Co to ja się skuszę? O-o. No właśnie. Ale udało się zablokować, w porządku. Więc kończmy to. 41 obrażeń. Jeszcze jedno takie trafienie. Dobrze wyczułem silny atak. Zaatakujemy niskim. A, zablokował. Ale dzięki temu jesteśmy szybciejsi. I już po walce. Więc biegniemy dalej. Poziom 27, to już dosyć wysoko. Więc zobaczmy, co po ostatnim bossie przenoszą tutaj ci wrogowie. Nie widzę tu żadnych wrogów. Jeszcze raz sobie z tobą zawalczymy.
O, ten sam. W porządku. Więc punktujemy. Do skutku. Ładne obrażenia. Jeszcze krytyczny wszedł. 71 razem. O! Nie przewidziałem tego. Kolejny krytyczny, doskonale. Ale teraz silny. Nie, atakujesz niskimi. Intrygujące. Ja też zaatakuję niskim, a w następnym zmiotę ciebie ulti. 10 obrażeń, bo weszło ciosem krytycznym. A teraz silny atak używasz, tak? Więc ja użyję słabszy, by mi się szybciej naładowała siła. Teraz mogę silnego użyć. I w kolejnej rundzie będę mieć pełną moc ataku. Wiem, że ty nie atakowałeś zaraz ulti, no właśnie. Nie wiem, na co czekałeś. Ale teraz ewentualnie... Nie, też nie. No cóż, twoja strata. Obrażeń tego pokroju jeszcze nie zadawaliśmy prędzej. I dodatkowo w tym momencie dobiliśmy 38 poziom. Więc dziękuję wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Tantaos. Over and out.